Dzień dobry Państwu, witam w programie Minął tydzień TV Myśl Polska, dzisiaj w żelaznym składzie, czyli zaczniemy od tego kolegi, którego nie było tydzień temu. Kolega Mateusz Piskorski, dzień dobry. Dzień dobry, ale z oczywistych i usprawiedliwionych względów mnie nie było. Ale kolego, zawsze jest usprawiedliwiony, no tylko nie ma takiej sytuacji. Właśnie za chwilę kolega powie, dlaczego go nie było. Kolega Przemysław Piasta na tle tradycyjnie Poznania. Dzień dobry, witam kolegów, witam Państwa. I kolega Adam Śmiech, też tradycyjnie Pabianice, chociaż tło jest to samo ciągle. Ale to są Pabianice. Witam kolegów, witam Państwa. I Jan Engelgard na wiadomym tle. No i właśnie, proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić dwa bloki takie poważne, no, ale zacząłbym też od poważnej sprawy, to znaczy kolega Piskorski jakby poinformował naszych widzów, po pierwsze, gdzie był, jak go nie było, a raczej chodzi o to, że mieliśmy bardzo ważne wydarzenie związane częściowo również z naszym tygodnikiem, mianowicie w związku z wydaniem przez wydawnictwo Wektory książki profesora Kisa van der Pija, Tragedia Ukrainy, od malezyjskiego Boeinga do wojny, którego autor był w Polsce na takim tournée autorskim. No i kolega tutaj był jakby jego przewodnikiem w kilku miejscach i tłumaczem, i może by kolega powiedział, jak przebiegała wizyta, jakie są jakby refleksje, czy wizyta była udana i czy profesor był zadowolony? Profesor był na pewno zadowolony, ale sądzę, że pytanie o to, czy wizyta była udana, trzeba zadać mieszkańcom Wrocławia, Krakowa i Warszawy, a w szczególności tym, którzy byli na spotkaniach z profesorem, bo odbyły się 3 spotkania współorganizowane przez miejscowe kluby Myśli Polskiej, no i oczywiście organizowane też przez wydawnictwo Wektory, wspomniane przez kolegę redaktora. Ja myślę, że przy okazji tych spotkań dowiedzieliśmy się, i to jest bardzo cenne, że na Zachodzie renomowani uczeni cieszący się naprawdę wielką estymą w środowisku politologów, w środowisku znawców stosunków międzynarodowych, uczeni mający ogromny indeks cytowalności, bo tym się dzisiaj przecież liczy i punktuje w nauce, głoszą tezy, które u nas uznane zostałyby za tezy głoszone przez ruskie onuce, to teraz modne określenie. To znaczy uzmysławia nam to pewną smutną rzecz dotyczącą tego, że o ile ewentualnie w Niderlandach czy w innych krajach ktoś, kto głosi pewne idące pod prąd tej oficjalnej narracji tezy, tak jak na przykład profesor Kees van der Peil, może co najwyżej stać się ofiarą ostracyzmu pewnego, polegającego na tym, że go nie zaproszą do mediów, tych głównego nurtu, do których wcześniej go zapraszano. O tyle w Polsce taki ktoś może zostać obłożony w najlepszym wypadku anatemą, a w najgorszym mieć konkretne problemy prawne. I to nam też uzmysłowiła wizyta profesora i dyskusja z profesorem, i nie byliśmy w stanie mu odpowiedzieć na jedno pytanie. On nam cały czas zadawał pytanie, w każdym mieście, w którym był, zadawał to pytanie Polakom, których spotykał. Zresztą kolega redaktor też się z nim spotkał podczas jego wizyty w Warszawie, więc koledze chyba też to pytanie zadawał. Nie mógł się nadziwić, że ludzie, których tu spotyka w Polsce, to tak rozsądni, racjonalnie, realistycznie myślący i oceniający rzeczywistość Polacy, tak wspaniali, jednocześnie cenił naszą gościnność, a zresztą jak większość przybywających do nas gości z różnych stron świata. A z drugiej strony mamy rząd podejmujący i firmujący takie, a nie inne decyzje polityczne, które są całkowicie irracjonalne i przeczą poglądom i postawom tych ludzi, których profesor tutaj w Polsce spotykał. Nie byliśmy w stanie mu odpowiedzieć na to pytanie w sposób taki, który usatysfakcjonowałby naukowca. Więc profesor pewnie będzie teraz przez kolejne lata zastanawiał się i szukał odpowiedzi na ten paradoks. No ale sama wizyta, w moim przekonaniu i przekonaniu profesora van der Peila, który już po powrocie dzielił się ze mną bardzo pozytywną opinią i odczuciami na temat pobytu w Polsce, sama wizyta była w moim przekonaniu bardzo wartościowa i no cóż, chyba trzeba podziękować kolegom i z wydawnictwa Wektory, i
kolegom z klubów Myśli Polskiej, w szczególności klubu krakowskiego Myśli Polskiej, którzy zorganizowali wspaniałe spotkania i nie będziemy uchylać rąbka tajemnicy, bo za wcześnie, ale ja już powiem, że pracujemy nad tym, żeby inni goście z zagranicy również gościli na spotkaniach klubów Myśli Polskiej. Może niekoniecznie w tych trzech miastach, ale tym razem w jakichś innych. I dlatego zachęcamy do tworzenia klubów Myśli Polskiej, bo to też okazja do spotkania bezpośredniego z ciekawymi gośćmi spoza naszych granic. No właśnie, bo tutaj mamy z kolegą Przemysławem Piastą taki plan, żeby tutaj ściągnąć do Poznania jednego z posłów AfD. Jeszcze nie powiemy którego i tego, bo sprawa jeszcze nie jest załatwiona, ale takie wyjście poza opłotki polskie, przypomnę, koledzy byli też w Budapeszcie, jest cenne, a jeżeli profesor się tak dziwi, że dlaczego zetknął się akurat z takimi ludźmi, a tu rząd jest taki, no ale w tej książce jego też jest, możemy jemu zadać pytanie, jak to jest możliwe, żeby w takim kraju jak Holandia, ja się nie mogę przyzwyczaić do tej nazwy Niderlandy, też jest tylu niby rozsądnych ludzi, a rządzi premier, który podejmuje też irracjonalne decyzje i władze tego kraju również, więc to jest szerszy problem, nie tylko polski. A jeszcze tylko powiem, że profesor przecież jest człowiekiem oczytanym, ale historia Polski jest tak skomplikowana, że niektórych rzeczy nie był w stanie pojąć. A przypomnę, oglądał 10. pawilon i te niuanse, prawda, z powstaniami były dla niego zbyt zawiłe, ale to dobrze, bo taką wycieczkę odbył. To może kończymy z profesorem, bo jeszcze będziemy na ten temat. Będzie. O, chciałem zapowiedzieć, że będzie wywiad kolegi Piskorskiego w najnowszym wydaniu Myśli Polskiej. No i omówienie książki, która oczywiście nie została przez nas wydana, tylko przez zaprzyjaźnione wektory, no ale oczywiście zachęcamy do czytania. Proszę panów, ale teraz przechodzę już do tematu głównego. Otóż w ubiegłym tygodniu, a właściwie chyba w weekend, czy na początku tygodnia odbyło się duże forum ekonomiczne w Petersburgu. No i okazuje się, że tam 2/3 świata przyjechało, no tak to możemy powiedzieć, no może nie 2/3, ale połowa do tej izolowanej Rosji, no ale czy głównie kraje azjatyckie, arabskie, afrykańskie. Ale to jakby jest tylko tło do tego wydarzenia, które w tej chwili chciałbym poruszyć, żeby koledzy skomentowali to, mianowicie wystąpienie Putina, a raczej nie to, tylko jego rozmowa z dwoma prowadzącymi dyskusję, gdzie on po pierwsze podjął temat zbrodni UPA i kultu Bandery, wyświetlano tam też tym zgromadzonym taki krótki 2- czy 3-minutowy film, zresztą u nas dostępny jest w internecie, więc każdy może sobie obejrzeć, a potem podczas spotkania z delegacją państw afrykańskich, to znaczy tych państw, które podjęły się misji pokojowej, byli najpierw w Kijowie, potem właśnie w Petersburgu, ujawnił, no nie cały, ale częściowo dokument, który podobno, no chyba na pewno był już sygnowany w kwietniu ubiegłego roku na temat pokoju między Ukrainą czy zawieszenia broni, ale już były tam wstępne jakby ustalenia, jak będzie ten traktat wyglądał między Ukrainą i Rosją. Szczegóły kolega Piskorski za chwilę omówi. No i ten dokument sygnowano, ale on nie wszedł nigdy w życie, ponieważ Ukraina uległa naciskom no, głównie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, że żadnych porozumień nie będzie, trzeba wojnę kontynuować. No moim zdaniem jest to bardzo ważna informacja, co prawda już wcześniej ona przenikała do opinii publicznej, ale teraz zabrzmiała jeszcze bardziej dosadnie i proszę zwrócić uwagę, że u nas w ogóle to bez echa przeszło. Media jakoś na ten temat w ogóle się nie wypowiadały, zresztą to jest normalne, że polskie media pomijają niewygodne tematy, no ale jednak to jest ważna informacja. Ja się spotkałem też na forach naszych nawet, że nie, to jest nieprawdopodobne, to jest propaganda rosyjska i tak dalej. Dlatego poproszę teraz kolegę Piskorskiego krótkie zreferowanie właśnie tego, głównie tego wątku dotyczącego tego niedoszłego pokoju czy traktatu pokojowego. A do sprawy UPA to koledzy też się odniosą. Proszę bardzo, kolega Piskorski. No tak, ale ja wiem, że nie był cytowany Władimir Putin i to normalne, biorąc pod uwagę standardy polskich mediów, bo strona rosyjska nie jest cytowana. Dla zasady, a jeśli już to wyrywa się z kontekstu jakieś wypowiedzi mające źle o niej świadczyć, mówiąc oględnie, ale to nie Władimir Putin podzielił się pewną informacją dotyczącą wyników
rozmów w Turcji w kwietniu 2022 roku, marcu i kwietniu 2022 roku, bo wcześniej zrobił tą, przypomnę, Naftali Bennett, ówczesny premier, były już premier Izraela, który wówczas był zarówno w Kijowie, jak i w Moskwie i który śledził ten proces negocjacji, mediacji dość wyraźnie z źródeł najbardziej chyba wiarygodnych, bo i z Zełenskim rozmawiał na ten temat, i z Putinem rozmawiał na ten temat. O tym mówił szef administracji prezydenta Turcji, czyli organizator mediacji i negocjacji w Stambule, Ibrahim Kałyn, też wielokrotnie, i mówił to publicznie. Tylko nikt jeszcze nie ujawnił, znaczy Władimir Putin też nie ujawnił, ale nikt nie pokazał kartek tego porozumienia, czy tego szkicu porozumienia, które zostało przygotowane i co ważne z dyplomatycznego punktu widzenia, ono zostało parafowane. Po jednej stronie to porozumienie negocjował zespół kierowany przez znanego skądinąd w Polsce Władimira Medińskiego, byłego ministra kultury, przypomnę, w Rosji oskarżonego o to, że jest zbytnim gołąbkiem pokoju. No ale miał wtedy wszelkie plenipotencje, wszelkie upoważnienia Kremla do tego, by te negocjacje prowadzić. Gdzieś tam podobno pojawiał się podczas tych negocjacji również ktoś, kto nie jest dobrze w Rosji kojarzony, a też kojarzony jest z partią pokoju, tak ją oględnie nazwijmy, czyli Roman Abramowicz, choć nie piastuje on żadnej funkcji. No, wówczas był jeszcze właścicielem klubu Chelsea piłkarskiego, który, jak wiemy, został później przez niego sprzedany, a środki mają iść na pomoc Ukrainie. To już zupełnie inna kwestia. No ale była to oficjalna delegacja Kremla. Z drugiej strony mieliśmy oficjalną delegację Kijowa, Ukrainę, na czele z Dawidem Arachamią. Myśmy o Arachami pisali na łamach Myśli Polskiej. Polecamy, w dalszym ciągu jest na internecie sylwetka tego, na stronie Myśl Polska Info, sylwetka tego przeciekawego gruzińskiego polityka działającego na Ukrainie, bo to z pochodzenia Gruzin. I cóż, obie strony parafowały. Uwaga, parafowały, czyli złożyły wstępne podpisy pod tym porozumieniem. To porozumienie miało się nazywać mniej więcej w wolnym tłumaczeniu układ o trwałej neutralności i gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Czyli z jednej strony tak, trwała neutralność, to był postulat rosyjski niezmienny od 2007 roku co najmniej, głoszony publicznie przez Rosję. Neutralność rozumiana jako nieprzystępowanie do NATO. I uwaga, podkreślmy bardzo mocno, że Rosji nie chodziło i nadal nie chodzi o to, by Ukraina nie przystępowała do Unii Europejskiej. Chodziło wyłącznie o Sojusz Północnoatlantycki, a nie o Unię Europejską, jak niektórzy bajdurzą od czasów tak zwanego Euromajdanu w 2014 roku. Nigdy Rosja weta wobec Unii Europejskiej na Ukrainie nie stawiała. Drugi element, który był zawarty w tym układzie, to ograniczenie liczby sił konwencjonalnych, bo innymi Ukraina nie dysponuje, i broni konwencjonalnej rozmieszczanej na Ukrainie. Też wstępnie, chociaż tu były pewne różnice, bo tam Putin pokazał kartkę z określonymi liczbami. Tam widać w pewnym momencie stop klatkę zrobili dziennikarze i mamy określone liczby polegające na tym, że spisano protokół rozbieżności. Strona ukraińska proponuje, żeby mieć tyle, na przykład armatohaubic, a strona rosyjska proponuje, żeby ta strona ukraińska miała ich jednak mniej. Mniej więcej tak to wyglądało, ale te rozbieżności nie były zbyt wielkie, przynajmniej sądząc po tej kartce uchwyconej przez dziennikarzy. Drugą częścią tego układu były owe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy mieli być wszyscy, niejako koncert mocarstw, moglibyśmy powiedzieć, prawda? Chiny, Stany Zjednoczone również, Francja, Niemcy, no i oczywiście sama Rosja. Wszyscy mieli gwarantować, czyli te mocarstwa miały gwarantować, że terytorium Ukrainy nie zostanie napadnięte przez kogokolwiek, czyli bezpieczeństwo dla Kijowa. Układ dobry. Ja się zdziwiłem, że tak mało się o tym mówiło. No w Polsce to ja rozumiem, bo to partia wojny kontroluje media, ale do tej pory dość niewiele o tym mówiono. Przypomnę tylko, że takim oficjalnym powodem
ogłoszonym przez Kijów zerwania rozmów, wycofania się z tych negocjacji, negocjacji prowadzonych w Turcji, było co? Pamiętacie jeszcze Państwo i pamiętacie koledzy? Bucza. Powiedzieli, że po Buczy jakiekolwiek rozmowy nie są możliwe. I proszę Państwa, to bardzo ciekawe, bo myśmy zobaczyli dokument, który został parafowany po wydarzeniach w Buczy. Po wydarzeniach w Buczy. To jest bardzo istotne. Czyli Bucza nie przeszkadzała, cokolwiek by się tam nie wydarzyło, bo nie wiemy do dziś. Ale Bucza nie przeszkadzała tak naprawdę stronie ukraińskiej w parafowaniu tego dokumentu. Przeszkadzał kto inny. Po chwili w Kijowie pojawił się, i o tym mówi, sugeruje i Naftali Bennett wspomniany, inni w tym tureccy politycy, pojawił się człowiek z bujną, rozwichrzoną czupryną, czyli Boris Johnson. Były już teraz premier Wielkiej Brytanii. I to on w imieniu anglosasów, to on w imieniu anglosaskiego ośrodka prowojennego powiedział jednoznacznie, nie ma mowy, i powiedział to Zełenskiemu, o jakichkolwiek negocjacjach i ustępstwach i pokojowym rozwiązywaniu tego konfliktu z Rosją. I dlaczego dzisiaj mamy odpowiedź? Dlaczego się o tym nie mówi w polskojęzycznych mediach? No nie mówi się z bardzo prostego względu. Są one kontrolowane czy w sposób pośredni, czy bezpośredni przez ośrodki anglosaskie. Obowiązuje tam cenzura, czy właściwie autocenzura w większości dziennikarzy, nie pozwalająca na krytykę anglosasów, zarówno Brytyjczyków, jak i Amerykanów, czy też tej partii wojny z osi Wall Street City, która stoi za tym, że ten konflikt w dalszym ciągu trwa. Dlatego nikt o tym nie mówi, bo była realna szansa na pokój już kilka tygodni po rozpoczęciu tego tragicznego konfliktu. Szansa na skorzystanie, z której nie pozwolili właśnie anglosasi. Dziękuję. No właśnie, bo tutaj ta Bucza to była 9, a dokument 13 podpisano. Czyli, tak, po kilku dniach. Czyli kolega tutaj ma rację, że Bucza potem okazała się takim dogodnym pretekstem. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę, za chwilę kolega Śmiech, że kolega wymienił kraje, które gwarantowały bezpieczeństwo Ukrainie, tylko nie wymienił jednego kraju, którego nie ma na tej liście, czyli Polski. Kraju, który przedstawia się od samego początku jako główny sojusznik Ukrainy, przyjaciel i tak. I proszę zauważyć, zarówno w porozumieniach mińskich, jak i tutaj w tym niedoszłym traktacie nie ma Polski. I czy to budzi czyjąś refleksję, że my tutaj po prostu jesteśmy drugorzędnym partnerem, a napinamy muskuły. Jesteśmy nikim po prostu w tych układach. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o porozumienia mińskie, to Ukraina zażądała, żeby Polski przy tym nie było. No bo tam Sikorski początkowo był przecież po Majdanie, te uzgodnienia. Jeszcze wtedy graliśmy pierwsze skrzypce razem z Francją i Niemcami i potem nagle znikamy. I o tym się nie mówi, że to było życzenie strony ukraińskiej. Nie chcemy Polaków. Tak to wygląda w praktyce, ten wymarzony sojusz i przyjaźń polsko-ukraińska. Kolega Śmiech teraz, co do tego doda? A do tego dodam tutaj w myśl tego, co kolega mówił, bo jest to ważne stwierdzenie, bo zresztą o tym mówiliśmy również w ostatniej części naszej dyskusji w czasie poprzedniego, minął tydzień, a mianowicie, że rzeczywiście stanowisko Ukrainy wobec Polski staje się, no delikatnie, żeby powiedzieć, co najmniej butne, i Polska traktowana jest no, jako takie frajerstwo, które jest tak naprawdę do niczego niepotrzebne, a deklaracje składane przez Polskę, no to są takie deklaracje idące w powietrze. No zresztą ostatnia sytuacja tutaj z żądaniami, które przedstawił najnowszy szef IPN-u, prawda, u nas było takie podejście, że Wiatrowicz to jest ten zły, już wszyscy się zgodzili co do tego, że Wiatrowicz to jest zły szef IPN-u ukraińskiego, a tymczasem okazało się, że Dobrowicz jest taki sam i to nie ma znaczenia, czy on się nazywa tak czy inaczej, czy pan X, czy pan Y, tylko po prostu takie stanowisko reprezentuje strona ukraińska, a to świadczy o głębokim osadzeniu całej ideologii banderowskiej jako fundamentu obecnej Ukrainy. I w tym momencie zwracanie uwagi na kwestie personalne, czy to powiedział
ten czy inny człowiek, nie ma żadnego znaczenia. To jest kwestia po prostu stanowiska Ukrainy jako takiej, z którą mamy w tej chwili do czynienia. No i jeżeli chodzi przypomnijmy, że kolega tutaj mówi o Sikorskim. Sikorski miał przez chwilę rolę ważną do spełnienia jeszcze za czasu tego niesławnego porozumienia z udziałem Janukowycza i to trwało kilka czy kilkanaście godzin. Następnego dnia został skompromitowany tym, że strona oczywiście ta, która była wówczas przeciwko Janukowyczowi, czyli też nie odwołując się tutaj do nazwisk, które mają znaczenie drugorzędne, jest z tą stroną, która dzisiaj jest na Ukrainie przy władzy. Po prostu zerwała to porozumienie, no i na tym się w zasadzie, można powiedzieć, rola Polski skończyła. Od tego momentu rola Polski polegała na jednostronnych deklaracjach idących bardzo, bardzo daleko, na przemilczaniu spraw historycznych i to jest do dzisiaj trwa. Ja jeszcze będę o tym mówił później, nawet w Michałku, który może nie będzie dzisiaj zbyt zabawny, a raczej będzie świadczył o żałosności polityki polskiej. Natomiast odnosząc się do tego, co wydarzyło się w Petersburgu, do tych wizyt, które odbyły delegacje krajów afrykańskich, to jest bardzo ważne, bo proszę zwrócić uwagę, że w kontekście polskim okazało się, że wszystko, na co Polskę było stać w tej kwestii, to incydent na Okęciu z delegacją Republiki Południowej Afryki, prawda? To zostało przedstawione jako tam kwestie bezpieczeństwa, uzbrojenie tych członków delegacji, które było niezgodne z przepisami, no ale proszę Państwa, przy polityce, która dzieje się w takiej sytuacji, no to na takie rzeczy nie zwraca się uwagi, bo inaczej, jeżeli się zwraca, jeżeli to wyskakuje w mediach jako najważniejszy temat, no to również świadczy o tym, jaka jest pozycja Polski, czyli jak w zasadzie pozycji tej brak. Polska nie jest partnerem, nie będzie partnerem, a doprowadziła do tego swoją własną polityką. Dlatego, że stanowisko dawania wszystkiego bez jakichkolwiek ustaleń zakulisowych, to tak jak dzisiaj przeczytałem, że nasz długo milczący, a potem nagle wypowiadający się minister spraw zagranicznych, pan profesor Rau, powiedział, że poparcie dla Ukrainy, broniąc tego faktu, że Polska popiera Ukrainę w tym konflikcie, że ma głębokie podstawy moralne. No to proszę Państwa, no jeżeli w ten sposób będziemy prowadzić politykę, no to cóż, no to może to jest bardzo piękne i będzie opiewane kiedyś w jakichś już, cóż, wierszach trzeciorzędnych, dlatego że będących tylko marną kopią tego, co kiedyś no było, przynajmniej z punktu widzenia poetyckiego, miało jakąś klasę w XIX wieku, no ale dzisiaj, proszę Państwa, no cóż. Polska nie pełni żadnej roli, pełni rolę w tej chwili jedynie z własnej i nieprzymuszonej woli i tutaj tylko zależy od tego, jak zachowają się wyborcy, którzy nie mają wyboru tak naprawdę, ponieważ widzimy, co głoszą te główne siły, które zapewne zdobędą znowu po raz kolejny większość miejsc w polskim Sejmie i Senacie, że w przyszłości i światełka w tunelu, jeżeli chodzi o Polskę, nie widać. Natomiast podsumowując, sam Petersburg i słowa Putina, bardzo, bardzo zaciekawiło mnie, to też już o tym wspominaliśmy, właśnie wystąpienie Putina, jeżeli chodzi o kwestię Wołynia. Ten film, no wszyscy to myślę, że widzieliśmy, rzeczywiście taki dość sugestywny, mocny. Ciekawe jest, że na przykład na stronie Oko Press, gdzie jak się wchodzi, no to już pomijam to, że to drugie O w oko to jest w barwach flagi LGBT, no to ukazał się tam artykuł pani Jędrzejczyk, która skomentowała to w ten sposób, że deklaracja a propos rzezi wołyńskiej, ona tak to nazywa, kiedy posłucha się Putina, powinna przypominać coś, czego polska prawica domaga się Ukrainy w związku z rocznicą tejże rzezi w 1943 roku, a jej
obchody przypadają na dynastię Lipsa. Oczywiście bierze tutaj stronę tego, że po prostu to wszystko było zmanipulowane, żeby wpłynąć tutaj na sytuację w Polsce, żeby znowu podniecić takie środowiska, które, no wiadomo, czyli środowiska, z którymi również my po części stanowimy te środowiska, ale również współpracujemy w szerszym zakresie tego z środowiskami kresowymi, żeby tutaj w interesie Moskwy zadziałać. No a wizja na przykład tej pani tak zwanej denazyfikacji, o której mówił Putin jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu w lutym ubiegłego roku, jest takie, że jej zdaniem chodziło w tym pomyśle denazyfikacji, by usunąć obecne ukraińskie władze oraz wymordować albo reedukować Ukraińców, którzy nie uważają się za Rosjan. No to jest poziom, proszę Państwa, można powiedzieć, głównego ośrodka takiego ideowego, opozycyjnego w stosunku do PiS-u, który oczywiście niczym się w kwestii ukraińskiej od PiS-u nie różni. I jednocześnie jak się wchodzi na tą stronę, proszę Państwa, to wyskakuje reklama wesprzyj wolne media. No to tak właśnie kłamstwo w postaci rzekomych wolnych mediów w Polsce wygląda. Co do prospektów tej propozycji, o których była mowa na forum Petersburgu, no wygląda to kiepsko, zwłaszcza w kontekście ostatnich wypowiedzi przedstawicieli NATO i zapowiedzi, jak ma wyglądać szczyt NATO w Wilnie i takich również przecieków, gdzie mówi się o tym, że tutaj Stany Zjednoczone i ich najbliżsi sojusznicy mogliby jednak nagiąć również prawo NATO co do tego, w jaki sposób Ukraina miałaby być z tym paktem związana. Także oczywiście bardzo, bardzo pozytywnym jest to, że duża część świata wbrew propagandzie polskich i zachodnich mediów bierze udział w takich spotkaniach. To świadczy o tym, że właśnie jedno biegunowy świat jest niemożliwy, że to jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, pis na wodę ze strony Zachodu. No ale z drugiej strony, czy jest tu jakiś punkt styku i jakaś szansa na zmianę tego? Myślę, że w tej chwili nadal tutaj pozycje są bardzo ostro zarysowane i bardzo wiele wyjaśni nam rzeczywiście szczyt w Wilnie. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Ja tylko bym tutaj dodał, że oczywiście wystąpienie Putina miało podtekst polityczny, ale ja zawsze tym doszukiwaczom się tego spiskowych teorii mówię w ten sposób. No a co zrobiliście, żeby razem z Ukrainą tą bombę rozbroić? Tą propagandową, prawda? Jeżeli oczywiście uznamy, że Rosja cały czas to wykorzystuje, to rozbrójcie tą bombę. Okazuje się, że nie, że się nie da, więc niech nie narzekają na to, że Rosja będzie to wykorzystywać. Zresztą chciałem zwrócić uwagę, żeśmy mówili, że my tym się zajmujemy od lat 90. i wtedy Rosja średnio była tak zainteresowana UPA, Banderą. Dopiero jak im zagardło złapali, to wtedy ten problem się pojawił. Ale ja mam takie pytanie do kolegi Przemysława Piasty, który oczywiście może się odnieść do tych wątków, które też były tu poruszone. Czy ujawnienie tego dokumentu w jakimś sensie, bo kolega Piskorski mówił, że on wcześniej też był ujawniany, ale teraz był bardzo dobitnie, to cały świat usłyszał. Czy to nie jest uderzenie jednak prestiżowe w taki mit Ukrainy walczącej o honor, o wartości zachodnie? Po prostu po kwietniu 2022 to przestała być specjalna operacja wojskowa i napadnięta bezbrodna, czy tam no, Ukraina, tylko stała się to wojna Zachodu z Rosją rękami Ukraińców. No, czyli że cały ten nimb propagandowy, moralnego, jakby to, jak minister Rau powiedział, że to jest po naszej stronie prawda i tak dalej, i prysł, i dlatego jest taka cisza? Kolega Przemysław Piasta. Trochę tak. To w ogóle jest tak, że tylko w tym zachodnim świecie, a w szczególności na jego marginaliach, tak, czyli w Polsce, w innych państwach przyfrontowych, ten mit walczącej, nieskalanej Ukrainy jest silnie kultywowany. W innych miejscach na zachodzie już nie tak bardzo, a w pozostałych częściach świata po prostu w ogóle z perspektywy Afryki czy z perspektywy dalekiej Azji patrzy się na ten konflikt jak na jeden z wielu konfliktów odbywających się w tej chwili na globie. Konflikt o tyle istotny, o ile stanowiący rzeczywiście wojnę zastępczą pomiędzy Wschodem a Zachodem.
Zachodem, o ile Wschód prowadzi tą wojnę własnymi rękoma, o tyle Zachód prowadzi tą wojnę rękoma cudzymi, tak zresztą jak ma od wielu dekad, czy już nawet od wielu stuleci w obyczaju. A zatem nihil nobis sub solo. Rzeczywiście na początku Ukraińcy wygrywali na froncie propagandowym, wygrywali w sposób jednoznaczny. Rosjanie w ogóle pokazywali tutaj wielką nieudolność, indolencję, nie potrafili pewnych spraw przedstawić nie tylko na Zachodzie, ale także własnej opinii publicznej, ale zdaje się, że powoli odrabiają lekcje z PR-u, powoli odrabiają lekcje z tego, że wojna również toczy się w umysłach ludzi, może nawet na pewnym etapie przede wszystkim w umysłach ludzi, no i zaczynają stosować konsekwentnie pewne powszechnie znane sztuczki, które Ukraińcy mają opanowane w sposób znakomity, chociażby dlatego, że uczyli ich tych sztuczek zachodni spec od propagandy. W końcu wszyscy w naszej strefie kulturowej żyją w kulturze masowej amerykańskiej, więc najłatwiej przyswajamy pewne schematy, pewne uproszczenia, które właśnie wynikają z tej masowej kultury amerykańskiej. Reasumując, Rosjanie zrobili coś, co z PR-owego punktu widzenia było oczywiste, no czyli przedstawili wroga w świetle negatywnym siebie, w świetle pozytywniejszym niż większość obserwatorów mogłaby się tego spodziewać. Było to pewne zaskoczenie, w szczególności ze względu na szczebel, na którym to zostało ujawnione. Ja oczywiście zgadzam się z Mateuszem, który bardzo wyczerpujący sposób przedstawił całą kwestię, że to w sumie nie jest nowa informacja, bo to chodziło już, że tak się wyrażę, od kilku miesięcy w przestrzeni publicznej, ale po raz pierwszy została w sposób tak oficjalny i na tak wysokim szczeblu przedstawiana, zatem jest to jednak pewna nowa jakość i donośność tego przedstawienia tych wydarzeń jest zupełnie inna. Co ciekawe, zwrócę Państwu uwagę, że w gruncie rzeczy zachodnie media nie kwestionują prawdziwości samych tych dokumentów, na które powoływał się Putin, czy na które powołują się inne osoby, natomiast kwestionują intencje. W Polsce mamy zupełnie inny poziom, Polska to stan umysłu, a zatem tutaj kwestionuje się nawet autentyczność samych tych dokumentów, podczas gdy nikt tego nie robi, nawet strona ukraińska. Słusznie padło tutaj hasło Buczy, to oczywiście był pretekst. My od początku nie wierzyliśmy w Buczę, porównywaliśmy ją do tej niesławnej pseudozbrodni w Raczachu, która była przecież pretekstem do interwencji przeciwko Serbii. Tak samo teraz Bucza od początku wydawała się grubymi nićmi szyta. Pewne rzeczy w oczywisty sposób się tam nie zgadzały. Ja przypomnę Państwu, że chociażby poseł Janusz Korwin-Mikke wystąpił tutaj o listę imienną ofiar tej zbrodni. Nie doczekał się tego. Tej listy po prostu nie ma. Najzwyczajniej w świecie żadna międzynarodowa instytucja nie jest dopuszczona do badania tej zbrodni, czy rzekomej zbrodni. A zatem tych znaków zapytania jest coraz więcej wątpliwości i tak naprawdę można spodziewać się tego, że jest to po prostu ukraińska medialna wydmuszka, jakich wiele było w trakcie tej wojny. Adam powiedział bardzo ciekawą rzecz, powołując się na pana profesora Rau. To jest obraz stanu umysłu polskiej klasy politycznej. Powoływanie się na jakieś wartości moralne, powoływanie się na wyższą prawdę, dobro, piękno i tak dalej w polityce międzynarodowej. No może jest dobre, jeśli chodzi o przedstawienie siebie w oczach opinii publicznej w kraju czy za granicą. Natomiast jeśli ktoś zaczyna myśleć tymi kategoriami, obawiam się, że część polskich polityków myśli tego typu kategoriami, to jest to, szanowni państwo, jedno wielkie nieporozumienie. My powinniśmy zadawać sobie pytanie jako społeczeństwo, jako analitycy, jaki wynik tej wojny nam się opłaca. Nie o to chodzi, abyśmy udzielili tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Chodzi o samo zadanie pytania, ponieważ postawienie takiego pytania, jaki wynik wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą jest opłacalny z punktu widzenia polskiej racji stanu, jest kluczowe. Jeśli ktoś tego pytania nie zadaje, znaczy, że nie ma elementarnych kwalifikacji intelektualnych do tego, aby być politykiem albo chociażby analitykiem sceny politycznej. Tymczasem w Polsce samo postawienie takiego pytania de facto stawia już osobę poza marginesem dyskusji publicznej. To jest oczywiste pytanie. Co nam się najzwyczajniej w świecie opłaca? Są osoby, które takie pytanie zadają. No przywołany przed chwilą przeze mnie Korwin takie pytanie zadaje i odpowiada pewnie w nieco inny sposób niż ja bym odpowiedział, bo on uważa, że opłacalny wynik jest taki, aby Rosja i Ukraina wyszły z tej wojny usłabione, przy czym on uważa, że niepodległa Ukraina leży w interesie Polski. Ja tej pewności nie mam. To jest pytanie, które powinno pozostawać otwarte. Natomiast nie zmienia to faktu, że samo postawienie tego typu pytania jest kluczowe. Każdy, nie wiem, Węgrzy, Francuzi, Niemcy zadają sobie to pytanie. Niektórzy robią to głośno, niektórzy robią to z zacisza gabinetu, bo zastanawiają się, co dla Francuzów, Węgrów, Niemców, czy kogokolwiek innego jest opłacalne. W jaki sposób można osiągnąć korzyści dla własnego państwa, dla własnego społeczeństwa, dla własnego narodu z danej sytuacji międzynarodowej. W Polsce nie ma absolutnie takiej refleksji i to jest istota dramatu naszego położenia. No tak, zgadzam się. Te wypowiedzi ministra Raua, który rzeczywiście bardzo rzadko się wypowiada. Nie wiem, czy kolega Śmiech go widuje na ulicach Łodzi,
czy gdziekolwiek, ale ministra nie ma, MSZ-u nie ma, a Nie, nie, przypomnę, że jeszcze oczywiście. zaliczyli tą To jest wpadkę. postać, która wyskakuje jak Filip z Konopi od czasu do czasu. No ale Łukasz Jasina był sługa narodu ukraińskiego i też wyleciał. No także takie są. Panowie, ja zadam jeszcze krótkie pytanie, ale macie dwa zdania na odpowiedź. Dotyczące jeszcze wypowiedzi Putina, który powiedział: Polacy o niczym innym nie marzą, jak o odzyskaniu swoich dawnych kresów. Chodzi o Galicję Wschodnią. Czy panowie uważają, że to jest marzenie polskiej klasy politycznej, czy kogokolwiek, czy możemy jednak uznać, że nie jest ta oferta zbyt atrakcyjna? Kolega Piskorski. To jest powtórzenie tej linii propagandowej, która jest przez media rosyjskie i przez niektórych urzędników rosyjskich lansowana od ponad roku już, naprawdę. Władimir Putin powtarza tym samym rewelacje, kolejne rewelacje Siergieja Naryszkina, szefa służby wywiadu zagranicznego, które, jak my możemy się domyślać, no chyba, że o czymś nie wiemy i będziemy bardzo mocno zaskoczeni, ale szczerze powiedziawszy, jakoś mocno w to wątpię. Otóż no, to jest skierowane do Ukraińców. Wszystko jest skierowane do Ukraińców tak naprawdę na potrzeby, jakkolwiek tego nie nazwiemy, czy propagandy, czy PR-u, czy manipulacji, no różne nazwy tego rodzaju twierdzeniom można przydawać. Natomiast fakt jest faktem, że propaganda, faktycznie tak, propaganda rosyjska i wypowiedzi rosyjskich polityków i urzędników o tak absurdalnym charakterze, czyli tego rzekomego dążenia przez Polskę do odzyskania tak zwanych kresów, trwają w najlepsze. My wiemy, że to absurd. Oni też wiedzą, że to absurd. Naprawdę wiedzą, że to absurd, bo zdarzyło mi się rozmawiać z paroma dziennikarzami, a nawet politykami rosyjskimi, którzy nieoficjalnie oczywiście przyznają, że doskonale zdają sobie sprawę z absurdalności tego rodzaju twierdzeń bądź propozycji. Więc wszyscy grają w tą grę. Być może ktoś naiwny gdzieś na Ukrainie i pewnie NATO to jest skalkulowane, uwierzy w to, że polscy panowie mogą wrócić i dlatego trzeba zrobić wszystko, by lepsza ta Moskwa od tych polskich panów, którzy być może chcą powrócić na Kresy. Nie wiem, moim zdaniem niepotrzebne zupełnie i prymitywne, aczkolwiek fakt, że to jest paradoks, prawda, że Władimir Putin skądinąd jest tym przywódcą, który Władimir Putin, ale jeszcze prezydent Chorwacji, kilku innych, prawda, którzy bardziej przypominają o ludobójstwie na Wołyniu niż polscy politycy znajdujący się dzisiaj na eksponowanych stanowiskach, z kolei świadczy o nas, bo o tej sprawie, temu problemowi więcej miejsca poświęca Putin czy prezydent Chorwacji, choćby o którym tutaj mówiliśmy kilka razy, niż prezydent Andrzej Duda czy inni luminarze polskiej polityki. Wydaje mi się, że to tyle. Czyli kolega nie wybiera się do polskiego Lwowa, chociaż mamy jednego kolegę, który twierdzi, że to jest ciekawa propozycja. Myślę, że kolega mówił tu, że ci dziennikarze mówią, że to jest blef, ale ja myślę, że niektórzy politycy rosyjscy mogą tak kalkulować. A bierzcie sobie tą Galicję Wschodnią z całym tym Majdanem, oczywiście banderowskim, to wtedy zobaczymy. Jakby, czyli chcą nas jakby uwikłać w tą powtórkę z historii, bardzo tragiczną przecież, która się tak skończyła. Taki może być też zamysł. No ale my już mamy, ja chcę powiedzieć, że my już mamy pod postacią kilku milionów imigrantów, którzy tu się znajdują. No tak, ale imigranci są głównie ze wschodu, to ci, co oni akurat chyba nie są aż tak banderowcy. Kolega Śmiech, jest zainteresowany powrotem do Lwowa, czy nie? No nie, no jeżeli mówimy ważnie, no to oczywiście ja podtrzymuję swoje stanowisko, które nie tak dawno, już ładnych może parę miesięcy temu, ale to jest stanowisko ponadczasowe, także stoimy na gruncie granic obecnego państwa polskiego, to wszystko są, to jest wydmuszka propagandy rosyjskiej, w tym wypadku straszenie, zgadzam się z Mateuszem, straszenie głównie Ukraińców. Oni może zresztą mają takie lęki, że ci zachodni Ukraińcy, ale to są ich lęki, ich sprawa. Myślę, że poza środowiskami, poza jakimiś indywidualnymi osobami w Polsce i środowiskami hołdującymi
pomysłom fantastycznym, no to oczywiście, które zawsze są, i to w każdym kraju, prawda, każdy fantastyczny pomysł znajduje zawsze jakichś zwolenników, no to oczywiście nie ma tutaj mowy, to jest pomysł zupełnie absurdalny, który mógłby tylko i wyłącznie osłabić Polskę, doprowadzić prędzej czy później do jakiejś formy całkowitej degradacji, czy też upadku państwa polskiego. Uważam, że po prostu tutaj cały czas aktualne jest, biorąc pod uwagę zaszłości, które, tak jak kolega naczelny słusznie zauważył, że nic nie zrobiono, żeby rozbroić te, mówiąc w cudzysłowie, te zaszłości. Więc cały czas aktualne jest stanowisko Stanisława Grabskiego z 1944-1945 roku, że nie można sobie wyobrazić, aby te dwa narody żyły po prostu pod jednym dachem. Tutaj mówimy o tych Ukraińcach, którzy odwołują się oczywiście do tradycji banderowskiej. To jest niemożliwe. Wtedy rozwiązaniem było przesiedlenie ludności. Zupełnie teoretycznie możemy sobie mówić o przesiedleniach, no ale gdzie? No nie w tych czasach. To był, nawet gdyby coś takiego się stało, to naturalnie byłoby to kolejnym zaczynem do tego, żeby przez następne dziesięciolecia kolejne pokolenia ukraińskich nacjonalistów robiły wszystko, żeby po raz kolejny nam tę ziemię odebrać. Także stójmy na gruncie status quo i mówmy poważnie, jeżeli chodzi o układ ten powojenny. Trzeba to stać na straży tego i nie kombinować z jakimiś fantastycznymi pomysłami. Dziękuję. Koledzy, miało być po dwa zdania. Ja uważam, że sprawa by była bardziej, kolego, skomplikowana, bo koledzy mówią tak, że to jest adresowane do Ukraińców, żeby ich wystraszyć, ale podobno ktoś robił badania w Galicji zachodniej, nie, wschodniej, tak, czyli na dawnych Kresach, że tam część tych Ukraińców wcale nie miałaby nic przeciwko temu, bo my mamy taki obraz Ukrainy zachodniej, że to sami banderowcy, a się okazuje, że wcale nie. Że na tych terenach zachodnich mieszkają ludzie o różnych poglądach. Także nie byłbym taki pewien, czy oni by się wystraszyli, ale to my nie powinniśmy chcieć przede wszystkim i tutaj jesteśmy zgodni, że jeżeli do Lwowa, to turystycznie, prawda? Ja nigdy nie byłem, byłem w Wilnie, ale koledzy pewnie byli. Czy kolega Piasta podziela nasze stanowisko, czy też nie? Podzielam wasze stanowisko. Trudno jest powiedzieć trzeci raz to samo innymi słowami, ale jednak się postaram. Przede wszystkim zastanówmy się, czy to nam się po prostu nam, jako narodowi, jako państwu, jako społeczeństwu również opłaca. Przede wszystkim zwracam uwagę, że my mamy w tej chwili wystarczająco dużo przestrzeni. Nawet jeśli nastąpiłby zaskakujący zwrot demograficzny i znowu zaczęlibyśmy się mnożyć jako naród, no to nie rozmnożymy się w jakimś tempie niebywałym, ale prawdopodobnie najwyżej możemy przełamać ten impas. A zatem następne kilkanaście albo kilkadziesiąt pokoleń, przestrzeń geograficzna, gospodarcza, społeczna jest dla nas zupełnie wystarczająca w tych granicach, które mamy w tej chwili. Nie potrzebujemy żadnych nowych terytoriów. Nie ma co się kierować sentymentami historycznymi, bo one mają charakter zupełnie nieracjonalny. Lwów, jakkolwiek przez stulecia był dla Polski tym, czym przyprawa jest dla sosu, bez Lwowa Polski sobie nie wyobrażaliśmy. No to kiedy został jednak nam odebrany, kiedy został od Polski oderwany, musieliśmy się do tego przyzwyczaić, musieliśmy nauczyć się żyć w tych warunkach i teraz po prostu umiemy już żyć w tych warunkach. To nie jest sytuacja kilka czy kilkanaście lat po oderwaniu Lwowa od Polski, ale to jest sytuacja, kiedy pokolenie ludzi tam urodzonych, tam wychowanych już wymiera de facto, bo to po prostu czysta biologia o tym decyduje. No i ostatni czynnik, to o czym koledzy już wspominaliście, potencjalne przyjęcie tych ziem do Rzeczpospolitej, to nie tylko podważenie porządku jałtańskiego, który sprawia, że granice w Europie przez jakiś czas przynajmniej były w miarę stabilne, a tej w naszej części Europy bardziej stabilne niż niestabilne, ale także jest to sprowadzenie nam gigantycznego kłopotu na głowę w postaci całego tego banderowskiego zwierzyńca, który tam się wyhodował. Ja nie twierdzę, że wszyscy Ukraińcy z Lwowa i z okolic to banderowcy. Ich tam jest mniejszość, ale jest ich na tyle dużo, że stanowią realne zagrożenie. Nie potrzebujemy w Polsce bandytyzmu, nie potrzebujemy w Polsce terroryzmu, którego mieliśmy tutaj przed II wojną światową, więc niech oni sobie zostaną tam. Jak widzimy, nie specjalnie potrafią się rządzić, nie specjalnie potrafią się gospodarzyć, ale to jest tylko i wyłącznie ich problem. Wystarczający mamy kłopot z tymi Ukraińcami, których wpuścił nam tutaj najbardziej antyemigracyjny, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, od 1989 roku pisowski rząd. Mamy w tej chwili kilka milionów obcokrajowców, kilka milionów Ukraińców na terytorium Rzeczpospolitej i to jest dla nas wystarczający problem, wystarczający, abyśmy nie ściągali sobie na głowę kolejnych problemów demograficznych. I to tyle. No, czyli odrzucamy ofertę.
prezydenta Rosji, powrotu, to znaczy on nie mówił, że bierzcie, tylko że my o niczym innym nie marzymy, to było tak powiedziane, a ja bym chciał tylko wrzucić taki kamyczek, że w okresie Związku Radzieckiego jakoś nieskutecznie walczono z banderyzmem, skoro on tak łatwo się odrodził i to wśród członków partii komunistycznej, bo tu pokazywaliśmy parę razy przykłady, że oni sobie przetrwali, bo były amnestie różne tam za Chruszczowa i tak dalej i oni udawali komunistów, a potem jak komunizm upadł, stali się banderowcami. Także zostawiono nam tutaj ten pasztet. Co koledzy? Ja zwracam uwagę na jeszcze jeden czynnik, a mianowicie specjalna operacja wojskowa idzie prezydentowi Putinowi, jego współpracownikom, delikatnie rzecz ujmując, średnio. W związku z powyższym moglibyśmy tutaj śladem literackiego Zamoyskiego zaoferować w zamian za ten hojny prezent prezydentowi Putinowi Niderlandy. Ale wie kolega, Niderlandy są jednak atrakcyjne. Poza tym był profesor z Niderlandów. Nie wiem, co on na to by powiedział. I krótko jeszcze kolega Śmiech. Tak, no właśnie, bo to, co kolega tutaj powiedział o pewnej w cudzysłowie zasłudze dla przetrwania tego ruchu banderowskiego ze strony ZSRR, to trzeba przypomnieć dwa fakty. Artykuł Korniczuka, pamięta kolega, to był 43 rok, prawda? 43 rok męża Wandy Wasilewskiej, gdzie gdybyśmy odrzucili wszystkie tam te ozdobniki takie komunistyczne, no to każdy banderowiec by się pod tym podpisał. I druga sprawa, proszę Państwa, decyzja o przekazaniu Krymu w 1954 roku, która była podbudowana całym również wtedy dekretem, który miał podbudowę ideologiczną. No jeżeli to czyta się dzisiaj, no to jest też poza ozdobnikami komunistycznymi, to jest propaganda taka, pod którą każdy banderowiec by się podpisał. Także o tym pamiętajmy. No tak, chociaż Korniczuk to z pozycji takich no, patriotyzmu radziecko-ukraińskiego pisał, ale rzeczywiście jak się to czyta, to mogłoby się ukazać w biuletynach UPA. Panowie, kończymy ten temat, aczkolwiek nie odchodzimy od problemu, o którym mówiliśmy, a mianowicie zostało nam trochę mało czasu, więc proszę o krótkie wypowiedzi. Co jest z ofensywą czy kontrofensywą ukraińską? Bo mamy tak, z jednej strony media mówią, codziennie wojska ukraińskie posuwają się do przodu, ale jak się wczyta, to tam może kilkaset metrów i tak dalej. Inni mówią, to jest tylko padgatowka, prawdziwe uderzenie nastąpi. No ale inni analitycy mówią, że całe kontrnastuplienie, tak to byśmy powiedzieli, zakończyło się już fiaskiem. Co oznaczałoby... Właśnie, co to by oznaczało, gdyby ta kontrofensywa, do której Zachód Ukraińców popychał już od wielu miesięcy, się nie udała, czy to by rozmiękczyło na przykład kierownictwo ukraińskie, chociaż trudno sobie to wyobrazić do kolejnych rozmów, bo teraz Rosja może nie chcieć tych rozmów. Z czym mamy do czynienia na tym froncie? Bo jest szum informacyjny. Kolega Piskorski. Nie wiemy, bo nie mamy jeszcze korespondentów, a nawet jakbyśmy mieli tam korespondentów wojennych na linii frontu, to pewnie oni by widzieli jakiś wąski odcinek i nie mieli obrazu całości. Więc od samego początku wybuchu tego konfliktu, pamiętajcie koledzy, że umawialiśmy się, że nie wierzymy. Zasadą jest to, że nie wierzymy doniesieniom ani jednej, ani drugiej strony, ale kolega ma rację, są takie doniesienia, które potwierdza i jedna, i druga strona. I z tego, co wiemy na razie i potwierdza też trzecia strona, bo to zachodnia powiedzmy, no, która w tym wypadku jest po stronie Kijowa. Wiemy o dużych stratach. Wiemy o tych stratach, nie będziemy przytaczać liczb dotyczących strat ukraińskich, ale takim papierkiem lakmusowym tych strat jest sytuacja, o której donosi się ze szpitali, między innymi z Odessy, gdzie brakuje krwi. W momencie, kiedy podobnie było w przypadku tej maszynki do mielenia mięsa w Bachmucie, bo to tak wyglądało, że nagle w szpitalach w wielu różnych miejscach na Ukrainie brakowało krwi. No i to jest oczywiście tragiczne. Media zachodnie, niemieckie, zdaje się, Bild mówi, że twierdzą, że dziennie ginie od 100 do 120 Ukraińców podczas tej kontrofensywy. Sami Ukraińcy mówią o tym, że kontrofensywa prowadzona jest w sposób wyjątkowo chaotyczny, dochodzi do ostrzałów tak zwanego friendly fire, czyli ostrzałów swoich własnych sił. Do tego stopnia chaotycznie to wygląda. Media zachodnie, ja uogólniam, już nie będziemy przywoływać konkretnych publikacji, ale media zachodnie też twierdzą, na przykład Defense News amerykańskie, że ta linia obrony stworzona przez Rosjan na znacznej części obwodu zaporowskiego jest najpotężniejszą linią obrony, co najmniej od czasów II wojny światowej w Europie.
niezwykle trudną do sforsowania i podkreślają, że Rosja dominując w powietrzu no, nie daje najmniejszych szans na jakąkolwiek kontrofensywę lądową Ukraińcom. No i wreszcie mamy informacje o sprzęcie potwierdzane też przez amerykańskie źródła, informacje o stratach sprzętu czy pojazdów, wozów opancerzonych Bradley amerykańskich czy słynnych Leopardów. No, te zdjęcia już obiegają media, też te zachodnie, więc no, to też możemy potwierdzić, najpewniej jest to prawda. No i mamy rzecz, o której mało się mówi w mediach polskojęzycznych, przynajmniej ja nie zauważyłem, choć przyznam szczerze, że słabo je śledzą. Otóż mamy no, też kontrofensywę w zasadzie rosyjską. Na północno-wschodnim odcinku frontu, mówię o części zajmowanej jeszcze przez Ukraińców, części obwodu ługańskiego i obwodzie charkowskim, czyli w okolicach Kupiańska i Limana, tych miejscowości, które Rosjanie, przypomnę, opuścili jesienią ubiegłego roku bez walki. Teraz toczą się jakieś, no co najmniej kontrataki. Niektórzy mówią, że to ofensywa kolejna rosyjska, że może kontrofensywa, że też je kiedyś utracili. No, więc to już nie wiemy, co jest tutaj ofensywą w tej wojnie, a co kontrofensywą. No, w każdym razie Rosjanie nacierają i to jest, znajduje to potwierdzenie również w słowach wiceminister obrony Ukrainy Anny Maliar i innych źródeł ukraińskich. Ja na przykład śledzę w Telegramie taki kanał, który się nazywa, uwaga, Deep State. I jest to kanał ukraiński, który o Rosjanach nie pisze inaczej jak kacapy. Więc bardzo mocno, jednoznacznie antyrosyjski, stojący na określonych pozycjach. I oni też przyznają, że źle się dzieje, że źle się dzieje na odcinku południowym, bo nie ma żadnych sukcesów. I źle się, jeszcze gorzej się dzieje na odcinku północno-wschodnim, bo tam z kolei nacierają Rosjanie. Politycznie co to oznacza? No, kolega tutaj mówił, że to może skłonić władze ukraińskie. Ja nie wiem, co może do czego, kogo skłonić, ale pogląd władz ukraińskich, jak pokazuje pierwsza część naszej dzisiejszej dyskusji, nie ma większego znaczenia. To znaczy, jeśli fiasko tej kontrofensywy, informacja o nim dotrze do zachodniej opinii publicznej i ta zachodnia opinia publiczna zacznie wywierać w przededniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych choćby nacisk na swoich polityków, że no słuchajcie, no wysyłamy ten sprzęt, tracimy miliardy, bo są kolejne transze wielomiliardowe, no i nic z tego, trzeba siąść i się dogadywać, prawda? Jeśli taki nacisk opinii publicznej czy środowisk eksperckich w Stanach Zjednoczonych się pojawi, to Zełenski dostanie telefon, czy od Amerykanów, czy od Brytyjczyków, tam jeszcze kwestia sporna, kto tu będzie pociągał za sznurki, jeśli chodzi o samego Zełenskiego, i dostanie, nawet nie Zełenski, dostanie określone polecenie Andrii Jermak, szef jego administracji, bo ostatnio Wall Street Journal ukazał się obszerny wywiad z Jermakiem, z którego właściwie wynika, że to Jermak jest prezydentem Ukrainy, a nie żaden Zełenski, który jak widzimy w coraz gorszym stanie jest, niebawem zacznie chyba nam już przypominać swoimi różnymi przypadłościami. Nie wnikam w źródła tych przypadłości, Joe Biden. Więc no, niezależnie od tego wszystkiego, to jest podmiot sterowany z zewnątrz i to nie Ukraina, nie w Kijowie będą podejmowane decyzje, czy siąść do stołu rokowań, czy nie, a w Europie, w mediach i to czołowych mediach takie i na Zachodzie szeroko rozumianym, takie wezwania, czy taka teoria, że jeśli kontrofensywa zakończy się fiaskiem, to trzeba będzie rozmawiać, już w tej chwili dźwięczą, także ja nie wykluczam tego, że jesienią obudzimy się w innej, trochę lepszej rzeczywistości i w końcu rzeczywistość ta wymusi dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, a przynajmniej próbę takiego rozwiązania na jakiś czas. No właśnie, czyli na przykład nie wiadomo, czy będzie możliwy powrót do tych ustaleń ze Stambułu, chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, ale chyba nie będzie innego wyjścia, jeżeli oczywiście sytuacja tak będzie się rozwijać, aczkolwiek na Zachodzie cały czas pohukiwania słychać, kolejne pakiety pomocowe, Amerykanie, kolejne broń, ale rzeczywiście to chyba już coraz bardziej się wyczerpuje. Jedyne, co przeraża chyba nas wszystkich, to jest bierność zwykłych Ukraińców. To znaczy, gdyby tam była opinia publiczna, tutaj kolegom zadaję pytanie, taka, która może się wypowiedzieć, to przecież już dawno by był protest przeciwko kontynuowaniu tej wojny. Przecież te cmentarze są, już się nie mieszczą te ofiary. No, no, i czy nie pojawia się w tym społeczeństwie taka
refleksja, że w imię czego walczymy i tak dalej, że jednak życie ludzkie jest najważniejsze. Kolega, no właśnie, który, kolega Śmiech czy kolega Piasta? Nie chcą się zdecydować, no to teraz kolega Mogę Śmiech. Powiedzieć, no. To znaczy tak, no jeżeli chodzi o tą kontrofensywę czy działania obronne rosyjskie, no to tak jak te koledzy powiedzieli, my nie mamy wiadomości na ten temat, dlatego że żyjemy przede wszystkim w kraju, który jest poddany jednostronnej propagandzie zachodniej w tym względzie i codziennie możemy rano przeczytać kolejne listy strat rosyjskich. Nie wiem, czy ta strona ukraińska to prowadzi kontrofensywę, czy też wysyła oddziały, które liczą zwłoki żołnierzy rosyjskich i ewentualnie zniszczony sprzęt, bo to tak wygląda. Oczywiście nie wiem, czy ktoś jeszcze w to wierzy, no bo przecież to jest tak grubymi nićmi szyte, że aż głowa boli. Natomiast zgadzam się całkowicie tutaj z tym poglądem, że mamy po prostu za mało wiadomości. Trzeba pamiętać, że tutaj oczywiście również z drugiej strony mamy do czynienia z propagandą, no bo jeżeli nawet coś się Rosji nie udaje, a na pewno też takie sytuacje mają miejsce, no to przecież nie będzie o tym trąbić. Natomiast no niewątpliwie jesteśmy narażeni znacznie bardziej na propagandę ukraińską i propagandę zachodnią, no, która jest całkowicie tutaj zaślepiona. Jest taka strona southfront.org, która jest bardzo znienawidzona przez wszystkie te siły, nazwijmy to proukraińskie, wiadomo w jakim rozumieniu, że ona no, reprezentuje Kreml. No, tam pokazywane są przynajmniej mapy i przesunięcia wojsk czy linii frontu naprawdę, jak wynika z tych map, one są codziennie aktualizowane, są bardzo niewielkie. W jedną, drugą stronę to cały czas przypomina działania pozycyjne, a nie coś takiego, co znamy chociażby z II wojny światowej jako gwałtowne kontrofensywy, które no, albo się załamywały, tak jak operacja Cytadela Niemiecka, ale było to potężne uderzenie, albo przeciwnie, jak operacja Bagration przyniosła gigantyczne postępy Armii Czerwonej. Więc na mapach, również z dnia wczorajszego, dzisiaj aktualizowanych, które są na South Froncie, no to wynika to, że rzeczywiście starcia trwają no co najmniej w kilkunastu w skali globalnej tej mapy całego regionu konfliktu zbrojnego, a pewnie gdybyśmy te mapy przybliżyli, bardziej szczegółowo pokazali, to byłoby kilkadziesiąt albo może kilkaset miejsc, ale nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia tutaj z jakąś odnoszącą ogromne sukcesy kontrofensywą. Zresztą nawet sam Zełenski powiedział ostatnio, że kontrofensywa nie idzie tak, jak się spodziewali. A to już jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, jak dalece propagandzistą jest prezydent obecnej Ukrainy. Także ja myślę, że ta kontrofensywa miała być podbudowaniem dla szczytu NATO w Wilnie i jakiś duży sukces, zdobycie ważnego lotniska, ważnego regionu, wycofanie się armii rosyjskiej z jakiegoś ważnego regionu byłoby tutaj czymś, co spowodowałoby no, to propagandowe podbudowanie entuzjazmu uczestników szczytu w Wilnie, szczytu NATO. Przypominam, że no, to jest dla nas również bardzo ważne, dlatego że ten szczyt NATO będzie miał miejsce w dniach 11 lipca i 12 lipca, czyli będzie się pokrywał z datą 80-lecia symbolicznego dnia pamięci o ludobójstwie banderowskim na Wołyniu. I myślę, że cała ta sprawa kontrofensywy i to wszystko, o czym tutaj mówimy, tak naprawdę ma drugorzędne znaczenie w stosunku do szczytu w Wilnie i co tam zostanie postanowione. W tej chwili wyraźnie widać to, o czym już wspominałem, że jest wzmocnienie tej części propagandy Zachodu, która mówi o obietnicach bardzo poważnych i daleko idących w stosunku do członkostwa Ukrainy w NATO, wbrew obecnie obowiązującym przepisom dotyczącym rozszerzenia paktu. To nie znaczy, że to jest postanowione. Myślę, że cała to nasilenie
propagandowe związane z kontrofensywą ma służyć temu, aby właśnie taką podbudowę zbudować, podbudowę przygotować pod ewentualne decyzje w Glinie. Czy te decyzje zapadną, nie wiadomo. Dla mnie jest to w tej chwili stanowisko jednej ze stron, tej najbardziej reprezentowanej przez jastrzębi wojennych, jeżeli chodzi o samo NATO, i w Wilnie się to wszystko rozstrzygnie. I czekajmy, czekajmy skutków. No tutaj Polska oczywiście o niczym nie decyduje, Ukraina również nie decyduje. Decyzje zapadną w zależności od tego, która z wewnętrznych stron, również w samym NATO, wygra. W tym kontekście również należy widzieć wypowiedzi Rasmussena i innych, które słyszeliśmy w ostatnich tygodniach. Dziękuję. No i na koniec tej rundy kolega Piasta. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słusznie wspomniał Mateusz, wojnę otacza z definicji jakby mgła wojny. My nie do końca wiemy, co tam się dzieje, a zatem nie komentujemy tych zmagań stricte militarnych. To jest dla mnie niezwykle ciekawe, ja to oczywiście śledzę, ale jako, że mamy do czynienia z szumem informacyjnym, mamy do czynienia z całkowicie intencjonalnie roztaczaną na tym polem bitwy mgłą wojny, to nie możemy mówić tutaj o żadnych konkretach. Ale z tej mgły wyłaniają się przecież jakieś zarysy, które są dość już oczywiste i możliwe do komentowania. Widzimy, że ofensywa się ślimaczy. Nie wiemy dlaczego, ale możemy domyślać się dlaczego. Otóż dlatego, że poprzednia, czyli jesienna ofensywa ukraińska była zaprojektowana i przeprowadzana przez sztabowców, przez wojskowych. Ta ofensywa jest zaprojektowana przez polityków, a tylko i wyłącznie realizowana przez wojskowych. A to oznacza, że realizowana jest w zgoła odmiennych warunkach, mniej korzystnych z punktu widzenia jakości możliwości prowadzenia rzeczonej ofensywy. Po pierwsze, co bardzo istotne, Rosjanie w tym momencie zdążyli okopać. Przedtem mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy tak naprawdę linia wojsk rosyjskich była stosunkowo płytka, Rosjanie nie mieli żadnych umocnień obronnych, w związku z powyższym przełamanie ich pozycji oznaczało możliwość oskrzydlenia. To z kolei wymagało wycofania w bardzo pośpiesznym tempie dużych sił, pozostawienia po sobie sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jesienna kontrofensywa Ukraińców okazała się sukcesem. Ale Rosjanie wyciągają wnioski z własnych błędów, szanowni państwo. Oni znają się na prowadzeniu wojny wbrew temu, co wmawiają nam tak zwani polscy analitycy. To nie są orki, to nie są trolle, to są ludzie, którzy na wojsku zjedli zęby. Oczywiście mają również swoje dysfunkcje, mają swoich wojskowych biurokratów, ale pomimo wszystko w tej chwili dowództwo rosyjskie działa w sposób stosunkowo sprawny. Co za tym idzie, wyciągnęli wnioski z własnych błędów, umocnili własne pozycje, stworzyli bardzo głębokie linie obrony i te linie obrony w tej chwili są powoli forsowane przez Ukraińców. Powoli, bo linie obrony forsuje się powoli i wielkim kosztem. Czy ten koszt jest kosztem możliwym do poniesienia przez stronę ukraińską? Jeśli miałbym zgadywałbym, że nie, ponieważ armia ukraińska nie posiada tak wielkiej przewagi ilościowej i jakościowej, aby przełamać armię rosyjską. Zresztą podejrzewam, że armia rosyjska w tej chwili nie posiada również na tyle wielkiej przewagi ilościowej i jakościowej, aby potencjalnie przełamać armię ukraińską. Ale to już są dywagacje z mojej strony, wynikłe tylko i wyłącznie z obserwacji tego, co się na tym teatrze walk dzieje. Natomiast, szanowni państwo, z punktu widzenia już czysto politycznego, strona rosyjska ma pewną zasadniczą przewagę nad stroną ukraińską. Mianowicie strona rosyjska jest samowystarczalna. Sama produkuje bądź kupuje dla siebie uzbrojenie, posiada duże zasoby mobilizacyjne. Generalnie rzecz ujmując, jest gotowa do prowadzenia długotrwałej wojny. Posiada surowce i tak dalej, mogę tutaj opowiadać godzinami o tym, jak to Rosja jest samowystarczalna. Tymczasem Ukraina absolutnie nie jest samowystarczalna, jest w 100% uzależniona od zachodniej kroplówki. Zarówno kroplówki finansowej, jak i każdej innej, nie tylko militarnej. Nie chodzi tylko o broń, nie chodzi tylko o wyposażenie wojska, bo przecież wyposażenie wojska to nie tylko broń, ale chodzi na przykład także o żywność, chodzi także na przykład o surowce. Ukraina w tej chwili jest w krytycznej sytuacji i jeśli po prostu Zachód przestanie dostarczać Ukrainie różnego rodzaju produkty, różnego rodzaju wsparcie, to Ukraina po prostu tą wojnę bardzo szybko przestanie prowadzić, bo nie będzie miała czym strzelać, ani z czego strzelać najzwyczajniej w świecie. Pomijając fakt, jeszcze jednego czynnika, że zasoby ludzkie Ukrainy są również ograniczone. Pytanie, do jakiego stopnia Ukraina jest w stanie te zasoby eksploatować. Wydaje mi się, że w tej chwili ta eksploatacja nastąpiła już na bardzo wysokim szczeblu. My nie mamy żadnych informacji o stratach z żadnej ze stron. To jest normalne w czasie prowadzenia wojny. Możemy jedynie domniemywać, jaki jest rząd wielkości ofiar wojskowych po stronie ukraińskiej. Domniemujemy, tutaj różne są szacunki, natomiast widzimy, jak wielkie są te świeże cmentarze wojenne, to co wspominał
wspominał kolega redaktor naczelny. To jest taki widoczny przejaw tego, że Ukraina po prostu się w tej chwili wykrwawia. Pytanie, jak długo będzie się w stanie wykrwawiać i pytanie, co zrobi szeroko rozumiane NATO, czy de facto Stany Zjednoczone i ich wasale w momencie, w którym Ukraina się wykrwawi. Czy rzuci na żer tej wojny kolejne państwo, kolejne społeczeństwo, prawdopodobnie nas, czy też uzna po prostu, że przegrała, zwinie ten front i zamknie walkę. Można spodziewać się bardzo różnych scenariuszy, natomiast scenariusz zwycięstwa Ukrainy w sensie militarnym jawi się jako wyjątkowo mało prawdopodobny w kontekście tego, co w tej chwili widzimy. Natomiast, szanowni państwo, już tak zupełnie z mojej branży, każda wojna, szczególnie taka wojna, która jest wojną zastępczą między wielkimi blokami militarnymi i politycznymi, oznacza pewne nowinki techniczne. I okazuje się, że te czołgi, które przez pewien czas były przedstawiane jako takie kamienie milowe dla potencjalnego zwycięstwa Ukrainy, na obecnym polu walki w znacznej mierze są po prostu przereklamowane. Są stosunkowo mało mobilne, stosunkowo łatwe do zniszczenia, co zresztą widzieliśmy w pierwszych dniach ofensywy. Teraz tych obrazków już nie widać, a to teraz państwu wyjaśnię, to nie jest tak, że Rosjanie zniszczyli Ukraińcom wszystkie czołgi. Rosjanie zniszczyli tylko i wyłącznie część czołgu, która została użyta w pierwszym rzucie ofensywy. Ukraińcy po prostu przestali używać czołgów jako broni ofensywnej, operują w tej chwili lekkimi zgrupowaniami. To wynika z tego, że te czołgi były po prostu z wielką łatwością niszczone głównie przez śmigłowce Alligator, operujące z nad terenu kontrolowanego przez wojsko rosyjskie, a więc na terenu bezpiecznego, gdzie nie grożą ich ukraińskie środki rażenia będące w dyspozycji wojsk lądowych. Zatem, szanowni państwo, mamy taką oto sytuację, że Ukraińcy bardzo, bardzo powoli prą do przodu i nic nie wskazuje na to, by miało w którymś miejscu dojść do jakiegoś przełomu. A co wyniknie z tej mgły wojny? No cóż, to dopiero zobaczymy. No dziękuję, to zamykamy. Ja tylko powiem na koniec, że ta wojna propagandowa, to podam kolegom dwa przykłady i koledzy ocenią, który jest bardziej kuriozalny. Pierwsze, informacja z jakiegoś portaliku polskiego. W rosyjskich szeregach szerzy się cholera i w okopach są strachy na wróble. Nie wiem, to one mają straszać, tak? Pierwsze, ale Rosjanie też mają swoje. Że Ukraińcy odmawiają udział wchodzenia do czołgów Leopard i na linię frontu, ponieważ te czołgi są przedmiotem szczególnego zainteresowania i determinacji żołnierzy rosyjskich, którzy odpuszczają czołgom produkcji radzieckiej, czyli jak się pojawi T-72 albo T-80, to mówią, o to nasz jest, to może jak nie strzelamy, ale jak zobaczą Leoparda z krzyżem, to nie odpuszczają. No i która jest lepsza? Kolego, to nie jest do końca nieprawda, ponieważ żołnierze rosyjscy otrzymują specjalne nagrody za zniszczenie szczeblu sprzętu pochodzącego z krajów NATO. Te nagrody są wyższe niż za zniszczenie szczeblu sprzętu poradzieckiego. W związku z powyższym, no jeśli ktoś ma do wyboru zarobić parę rubli więcej i strzelić w cel obok, no to oczywiście, że będzie działał racjonalnie i wybierze na tej strzelnicy, bo to momentami działa jak strzelnica w ten sprzęt po prostu bardziej kosztowny. No tak, ale to była informacja, że jest pewien sentyment do sprzętu radzieckiego i że trudniej strzelać jest do takiego, bo to jednak nasz. Koledzy na ten temat już nic chyba, nie? No sentymentu nie ma, bo część sprzętu, w tym tego radzieckiego, nie wiem, czy słyszeliście też a propos tej całej sytuacji, jest używana teraz bardzo w specyficzny sposób. Otóż pojawiła się kolejna informacja potwierdzona przez Ukraińców o tym, że do czołgu montowano mechanizm pozwalający na zdalne sterowanie nim, naładowano go 7 tonami trotylu i materiałów wybuchowych i posłano na pozycje ukraińskie, także już mamy zdalnie sterowane czołgi. To jest też ten sprzęt stary radziecki, bo jak się okazało, był to stary radziecki czołg, który go przystosowano przez stronę rosyjską to zrobiła. No właśnie, ale chciałem z kolego zwrócić uwagę, że to już Niemcy w czasie II wojny światowej wymyślili Goliaty, które może były trochę mniejsze, ale to był też bardzo skuteczny w powstaniu warszawskim. Proszę panów, czwarta runda, trzecia runda, może nie Michałki, ale tak zwana dogrywka, ponieważ ostatnio Michałków coraz mniej. Macie po 1,5 minuty. Zacznie kolega Śmiech tym razem, od końca. Cóż, jeżeli chodzi o mnie, no to półtorej minuty to trzeba będzie skrócić po prostu Michałek, bo Michałek jest mało radosny dzisiaj. Ale wiecie państwo, no miałem znowu mówić o czysto takiej sprawie związanej z banderowcami, czy też z neobanderowcami, ale ograniczę się jednak tutaj do działań pana ministra Piotra Glińskiego, czyli ministra kultury, który oczywiście działa również w kontekście, także
wypowiedział się, będąc na wizycie w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie, gdzie pojechał po prostu, żeby walczyć z pomnikiem wyzwolenia Warmii i Mazur, który to pomnik był kiedyś pomnikiem wdzięczności Armii Czerwonej i przez jej przeciwników nazywany szubienicami. No. W każdym razie pomnik ten zmieniono w taki sposób, on jest Duta Ksawerego Dunikowskiego i został zmieniony w taki sposób, że zmieniono jego nazwę, jest w tej chwili pomnikiem wyzwolenia tych ziem, czyli po prostu ich powrotu do Polski. A z drugiej strony no, obecne tam symbole związane z Armią Czerwoną, czyli na przykład Czerwona Gwiazda na hełmie żołnierza radzieckiego no, została skuta i inne tego rodzaju elementy, które tam występowały. No, ale to jest za mało. To od kilku lat toczy się bitwa o to, żeby ten pomnik zlikwidować. I włączył się w tą wojnę o pomnik w Olsztynie pan minister Gliński i w wystąpieniach swoich, które zostały zauważone przez prasę, powiedział między innymi w ten sposób. Kacapia trzyma się w Olsztynie bardzo mocno. Grupa ludzi, o jak to mówią w Olsztynie, kacapskiej mentalności cały czas próbuje utrzymywać w przestrzeni publicznej symbole komunizmu. Więc teraz tak, no, trzeba zadać pytanie, pierwsza sprawa. Jeżeli ten pomnik zmieniono, pod wieloma względami również ingerowano w jego treść, czyli w to, co stworzył pierwotnie Dunikowski. Zmieniono nazwę, a więc no, poszerzono jego zakres oddziaływania, tak powiem, merytoryczno-ideologicznego, zmieniono na taką rzecz, która myślę, że dla wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur, jak również dla wszystkich Polaków szerzej, powinna być do zaakceptowania. No, okazuje się, że jednak to, że pomnik kiedyś był taki, a nie inny, był pomnikiem wdzięczności, nadal jest ogromną przeszkodą i powodem do tego, że tutaj pan minister kultury wypowiada się, używając takiego slangu właśnie z kacapią i z kacapskimi, z ludźmi o kacapskiej mentalności. No cóż, pan minister Gliński, jak znalazłem, był w 22 roku, już po rozpoczęciu wojny, na cmentarzu Łyczakowskim i tam wyrażał entuzjastyczną radość, jak to się świetnie stało, że wróciły lwy na cmentarz obrońców Lwowa, który jest częścią cmentarza Łyczakowskiego. No ale nic innego nie zwróciło jego uwagi. Na przykład jak się wchodzi na cmentarz, bo to kolega naczelny mówił, że nie był we Lwowie. Ja byłem we Lwowie 3 razy i za każdym razem byłem na cmentarzu Łyczakowskim. Jak się wchodzi głównym wejściem od ulicy Piekarskiej, gdzie zaraz naprzeciwko tego wejścia mamy kaplicę rodziny Baczewskich, tych od Wódek, to obok tego budowano, ja byłem, przyznam się szczerze, już kilkanaście lat temu, nie wiem jak to w tej chwili wygląda, bo budowano panteon przywódców symboliczny, bo nie chodziło o to, żeby tam sprowadzać ich szczątki, przywódców Ołnupa, Szuchewycza, Bandery i tak dalej. Tego widocznie minister Gliński nie zauważa. Nie zauważa również tego, że w głównych alejkach zmienia się nazwy i napisy na nagrobkach alfabetu łacińskiego na cyrylicę. No ale cóż, łatwiej jest walczyć z kacapią, niż walczyć i wypowiadać się chociażby w kontekście ostatnich wydarzeń i warunków szefa IPN-u ukraińskiego w kwestiach, które naprawdę są poważne i naprawdę stanowią skandal. Łatwiej jest walczyć z kacapią, co pokazuje również w szerszym kontekście stosunek tego pana, ministra Glińskiego, jak i całego PiS-u do tego, co nazywamy ziemiami odzyskanymi. Nie robią nic w stosunku pozytywnego, w stosunku do tych ziem, w stosunku do pamięci tych ziem i tego, co Polacy tam przeżyli i ile krwi przelali, żeby te ziemie były polskie. Natomiast walczą z pomnikami. I wskazuje to na ich bezradność. Bezradność zupełnie beznadziejną, tylko bowiem bezradnością jest walenie kilofem czy koparką w kamień czy beton pomnika. I jest to, proszę Państwa, żałosna bezradność kabotynów. Dziękuję bardzo. Mało śmieszne, ale w jakimś sensie memento. No i ponad półtorej minuty żyjemy. Kolega przekroczył czas. Dziękuję, przepraszam. Tak.
Temat niby jest ważny, bo to jest skandal podwójny. Po pierwsze, minister kultury przestaje mówić językiem kulturalnym, tylko staje się propagandystą i to takim prymitywnym, czym powinien być zdegradowany jako minister kultury, bo to nie godzi się na tym stanowisku. Po drugie, jak on się mówi, że trzyma się kacapia mocno na Warmii i Mazurach, to ja bym powiedział, że Waffen SS i Wehrmacht trzyma się mocno na Warmii i Mazurach, bo jakby nieuznawanie tego, że akurat no, Armia Czerwona, oni nie mogą tego znieść, nie? Wywalczyła to, bo kolega mówił, że Polacy przelewali krew, no ale to nie nasz wysiłek spowodował. Byliśmy za słabi, żeby pokonać III Rzeszę. Także to jest skandaliczne, ale wracamy teraz do innych Michałków. Kolega Piskorski. A to ja też powiem o czymś skandalicznym. Michałki mogą być też skandaliczne i często mogą być, są. No właśnie, w ramach dostosowywania się do standardów ochrony mniejszości narodowych w krajach aspirujących do Unii Europejskiej, Ukraina wprowadziła właśnie, prezydent Zełenski podpisał po roku wahań, podkreślmy, przepisy zakazujące w praktyce importu książek wydrukowanych na Białorusi, w Rosji i na terenach okupowanych zdaniem Kijowa przez Federację Rosyjską. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ten zakaz został podpisany przez Zełenskiego w wyniku takiej petycji, którą ukraińskie środowiska nacjonalistyczne do niego skierowały, bo on na początku przez ponad rok nie chciał podpisać tej ustawy, no, argumentując, że negatywne opinie na jej temat wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy i Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy, które wskazały na to, że będzie to przeszkadzało w integracji przyszłej Ukrainy z Unią Europejską. Mając do wyboru Unię i z jednej strony jej standardy, przynajmniej te deklarowane, i poparcie lub narażenie się nacjonalistom, Zełenski wybrał po raz kolejny nacjonalistów. No właśnie, czy dotyczy to książek również w języku białoruskim? Prawdopodobnie tak, bo tak ja czytałem w redakcji, redakcję tych przepisów i co ciekawe, wiecie co, to dotyczy również książek obywateli Federacji Rosyjskiej, wszystkich, czyli wydrukowanych również, no niekoniecznie w Rosji, czy na Białorusi, jak rozumiem, można i sięgnąć po interpretację rozszerzającą i zakazać w ogóle importu książek klasyków literatury rosyjskiej. No ale tutaj będzie spór, bo przypomnijmy, że Ukraińcy coraz częściej mówią, że ta rosyjska XIX-wieczna klasyka to tak naprawdę dzieła Ukraińców. No ale po rosyjsku to jest problem. To już Kołodko wspominał, że jego książki naukowe nie mogły wjechać na Ukrainę, naukowe dotyczące ekonomii. Czyli to już wcześniej ta praktyka była, teraz chyba tylko usankcjonowaną. Kolega Piasta, Michałek albo... Będzie krótko, ja się potrafię trzymać czasu w przeciwieństwie do moich szanownych kolegów. Tak w ogóle fajny Michałek, Mateuszu, ja nie mogę się doczekać, aż Ukraińcy zaczną robić takie ogniska z książek, jakie miały miejsca w III Rzeszy. Reszty ornamentyki już mają identyczną, więc brakuje mi tych ognisk. Fajnie by było, tak jak na filmie Indiana Jones i Ostatnia Krucjata jest taka scena. Także nie mogę się doczekać, aż będą te akcje na żywo do obserwowania w Kijowie. Ja też mam Michałek na temat książki. Widzicie tu Państwo książkę, biografię Zełenskiego, która pierwotnie kosztowała 42,99 zł w jednej z popularnych sieci. Nie powiemy której, bo nam nie płacą za reklamę. Potem kosztowała 25,99, a teraz już kosztuje 4,99. Jak dla mnie nadal za drogo, ale jeśli ktoś z Państwa ma ochotę się skusić, to na pewno z łatwością znajdzie, gdzie taką książkę można nabyć. Jak widać, bohaterstwo stajało. To tyle, dziękuję bardzo. O, i tu kolega nawet w półtorej minuty się zmieścił ponad, znaczy nie wykorzystał czasu. Ja myślę, że to wynika z tego, z nastrojów społecznych, czyli z tego początkowego okresu wojny, kiedy wszyscy byli zachwyceni, a teraz to zjeżdża, tak, i to widać również na tych przecenach. A ja mam, proszę panów, taką bardzo ciekawą i smakowitą informację, nie powiem od kogo, bo nie zostałem upoważniony, ten ktoś poszedł na zebranie wyborcze, czy przedwyborcze PO, gdzie było kilku posłów, między innymi z terenu Dolnego Śląska. I on mówi, że przeżył szok, ponieważ klientela, która przyszła na to spotkanie, czyli wyborcy PO, zadawali i następujące pytania tym posłom i żądali od nich odpowiedzi. Kiedy się zrobi porządek z tymi imigrantami, ale zarówno z krajów muzułmańskich, ponieważ zostali wpuszczeni przez PiS,
Czyli tu PiS pas ofiarą własnej, to znaczy Platforma padła ofiarą własnej propagandy, bo zaczyna teraz mówić, nie, nie, to PiS wpuścił tych muzułmanów, no i teraz ci wyborcy mówią, kiedy z tym zrobicie porządek, do tych z PO, ale jeszcze mówili, że trzeba zrobić porządek z imigrantami z Ukrainy, że oni są za bardzo uprzywilejowani, podobno ci posłowie takie oczy robili i wreszcie dobito ich innym. Koniec z tym, kiedy zrobicie porządek z rozdawnictwem, koniec 500+. A więc wszystko przeciwne to, co Platforma oficjalnie głosi, ale to jest głos ludu, głos wyborców. Jak widać, nasza klasa polityczna całkowicie się oderwała od mas i potem takie, i on mówi, wyszedł z tego spotkania całkowicie no, zaskoczony i tak dalej, ale najgorzej, że posłowie też nie wiedzieli, co powiedzieć. Czy kolega Piasta to skomentuje jako człowiek, który zna te kręgi? Tak, znam te kręgi, znam je osobiście i towarzysko. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że Platforma zgniła od góry do dołu. Tam jeszcze zdarzają się endemity, nazwijmy takie rodzynki, które pamiętają dawne czasy, ale jest ich zdecydowana mniejszość. Natomiast Platforma nie zauważyła, że oczekiwania elektoratu zupełnie rozminęły się z tym, co Platforma obecnie proponuje. I to, że Platforma obecnie w sondażach powoli goni PiS, ciągle jednak pozostając poniżej tego wyniku, który PiS uzyskuje, wynika z tego, że elektorat, ten, który jeszcze kilka czy kilkanaście tym bardziej lat temu na Platformę głosował, oczekuje czegoś zupełnie innego. Oczekuje, że ktoś wreszcie zrobi w Polsce porządek, że Polacy będą mogli się sami bogacić, a nie liczyć na jałmużnę ze strony państwa, że ktoś utemperuje tą chorą politykę zagraniczną i tak dalej, i tak dalej. To są takie postulaty, których spełnienia można by się spodziewać po tej Platformie sprzed lat kilkunastu, a na pewno nie po tej Platformie, która jest obecnie. Nie zmienia to jednak faktu, że elektorat tego właśnie oczekuje. Natomiast kierownictwo Platformy wydaje się być ślepe, zabrnęło w tą właśnie ślepą uliczkę lewoskrętu i w tym lewoskręcie sobie tkwi. Jeśli tak dalej pójdzie, no to wynik tej elekcji może być, nazwijmy to, dyskusyjny. Zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, że obecna władza zrobi bardzo wiele, żeby nie powiedzieć, że wszystko, aby władzy raz przejętej nie oddać nigdy. To tyle, dziękuję. Dziękuję za komentarz i pewnie skończy się tak, że Konfederacja może mieć około 20%, jak Platforma tak dalej będzie grać. Ale tematy krajowe dzisiaj żeśmy nie omawiali, wrócimy do nich za tydzień, a dzisiaj dziękuję koledze Piskorskiemu, nie wiem skąd. Na tle widać front, kontrofensywa w Zaporożu. Pozostawiam znak zapytania, czy jestem właśnie tam, czy może jednak gdzie indziej. No z różnych powodów kolega tam nie może być. To z wiadomych sobie. I kolega Śmiech, to wiadomo skąd, Pabianice. Dziękuję kolegom, dziękuję Państwu. To nie jest linia frontu oczywiście, chyba że takiego ideologicznego. Kolega Piasta tradycyjnie Poznań i tu wierzę w to, że to jest Poznań. Tak, to jest Poznań, chociaż momentami wygląda jak linia frontu, ponieważ jest od kilku lat rozkopany i nie potrafi się ten remont tam zakończyć. No ale na zdjęciu nie widać remontu, tylko ładny... Ocelowo tak dobrałem kadr, żeby nie było widać dziur w ziemi, bo to wiecie, szanowni państwo, nie ma się czym chwalić zasadniczo. No i właśnie, Jan Engelgard, Warszawa, bez komentarza, na jakim tle, a właśnie omawialiśmy dzisiaj tą sytuację i widzimy się, proszę panów, nie wiem w jakim składzie, bo koniec roku szkolnego, wakacje się zaczynają, ale mam nadzieję, że w żelaznym za tydzień.